Zielona Pracownia, projekt i Zielona Pracownia to konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, których celem jest wyłonienie najlepszych i dofinansowanie utworzenia szkolnych ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych czy chemiczno-fizycznych, które wpłyną znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. W tym roku miała miejsce już 5. edycja tych plebiscytów, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem szkół i organów je prowadzących. Jednym z laureatów konkursu została niepubliczna podstawowa szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej. To jeden z konkursów, który, mogę to śmiało powiedzieć, najbardziej dynamicznie rozwija się. W tym roku aż 87 szkół otrzymało wsparcie Wojewódzkiego Funduszu na modernizację szkolnych pracowni. To 3 miliony złotych w tym roku przeznaczone na ten cel, a łącznie to już 250 pracowni w całym województwie. Otwierał Pan różne klasy pracownie, różne są pomysły nauczycieli, uczniów na to, żeby sobie taką klasę pracownię u siebie otworzyć, ta niecodzienna tutaj. Każda pracownia, każda zielona pracownia, którą otwieramy, jest inna, jest niepowtarzalna, można powiedzieć, jest indywidualna, bo na takie pomysły stawiamy, wybierając w konkursie te projekty, które są składane. Chcemy, żeby to nie były właśnie takie typowe, sztampowe sale lekcyjne, tylko coś niezwykłego, coś niepowtarzalnego i też taka pracownia jest tutaj. Oceniając te projekty z perspektywy lat, rośnie poziom? Tak, rośnie poziom, bo rośnie też zainteresowanie. Jest dużo większe, dużo więcej wpływa wniosków i pomysłów. W związku z tym wybieramy te najlepsze. Przez to rośnie świadomość dzieci, młodzieży dotycząca środowiska? Tak, taki jest cel tego konkursu, aby tak naprawdę podnosić świadomość edukacyjną, aby ta nauka w dobrych warunkach przynosiła lepsze efekty, co w przyszłości wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i taki jest nasz cel. Młodzi naukowcy, taką nazwą opatrzona jest ekopracownia w Rudzkiej placówce. Służyć ona będzie uczniom klas od 4 do 8. W nowoczesnej sali realizowane będą podstawy programowe z przyrody i biologii, a zdolni uczniowie będą się przygotowywać do udziału w ekologicznych konkursach. Pan dyrektor zwrócił się do mnie z propozycją napisania właśnie takiego projektu. W związku z powyższym wziąłem to, że tak powiem, na kratę, mówiąc kolokwialnie, i wyszliśmy właśnie z taką inicjatywą. Projekt i sam pomysł jest, wydaje mi się, w granicach właśnie takich nośnych tematów na dzień dzisiejszy, ponieważ chcielibyśmy rozwiązywać problemy, które związane są ze środowiskiem, z zanieczyszczeniami, ze sprawdzaniem, w jakim stanie jest środowisko na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o powietrze, glebę, wodę. I właśnie poprosiliśmy o, może tak w naszym projekcie, o takie narzędzia, które ułatwią właśnie nam realizację tych zadań z naszego projektu. Skąd pomysł, żeby właśnie taki projekt zrealizować? Tak jak wcześniej powiedziałem, pomysł wyszedł już, że tak powiem, z zewnątrz, czyli z samego środowiska, ponieważ dzisiaj coraz częściej, zwłaszcza w okresie zimowym, mamy do czynienia z informacjami, które związane są z zanieczyszczeniem środowiska. Tak? Poprosiliśmy o detektor, który będzie wskazywał nam jakość środowiska tutaj w Rudzie Śląskiej, w pracowni i wokół szkoły. Miernik jest mobilny, w związku z powyższym możemy go zabrać w teren i w ten sposób właśnie monitorować nasze doświadczenie, nasze obserwacje. Co w tej klasie pracowni się znalazło? Co jest najważniejsze dla uczniów? Najważniejsze dla uczniów jest, znaczy paradoksalnie rzecz ujmując, ściana. Ściana, na której są właśnie stopy odciśnięte. Te stopy symbolizują nasz ślad ekologiczny, który żeśmy, że tak powiem, odcisnęli już na środowisku, a tego śladu nie da się już w żaden sposób wymazać. Na lewej stronie są plastry drzewa. To drzewo nie powinno być ścięte, ale z racji tego, że zostało ścięte, to ta ściana bardzo dobrze koresponduje z tymi stopami, które zostały odciśnięte na tej ścianie. Bardzo prosty pomysł, bardzo efektywny i wydaje mi się bardzo dobrze trafiający do młodych przede wszystkim uczestników tego koła przyrodniczego, bo to przede wszystkim cały projekt ma zrodzić się w koło przyrodnicze. Następnie stół laboratoryjny, który jest na środku, wokół którego wszyscy się będziemy gromadzili i tam rozwiązywali wszelkiego rodzaju zagadki, zarówno te, które żeśmy sobie zaplanowali, jak i te zagadki, które wyjdą z, że tak powiem, z umysłu młodego organizmu, z uczniów, prawda?
Poza tym jest tablica interaktywna, która bardzo, bardzo pomoże nam w realizacji zadań, wizualizacji niektórych procesów biologicznych. Są mikroskopy, globusy, wszelkiego rodzaju, jak już wcześniej powiedziałem, mierniki, odczynniki chemiczne. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się właśnie uzyskać fundusze i dofinansowanie na ten pomysł. Koszt realizacji ekopracowni wyniósł 38 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy zostało dofinansowane ze środków katowickiego funduszu. Dzięki tym środkom sala lekcyjna została zmodernizowana i co najważniejsze, została ona wyposażona w atrakcyjne pomoce naukowe, w tym nowoczesny sprzęt komputerowy oraz mikroskopy czy zestawy do badania czystości powietrza. Nasze motto brzmi: tu połączysz sportową pasję z nauką. No i rzeczywiście myślę, że osoby, które wybierają akurat Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej, to no, są świadome, co tu na nie czeka. To znaczy z jednej strony no, dość spora liczba zajęć treningowych i wychowania fizycznego, bo uczniowie w Szkole Mistrzostwa Sportowego tych zajęć mają 16. No ale staramy się równoważyć to, żeby oprócz tych zajęć treningowych także nauka stała na wysokim poziomie. Uczniowie, którzy już w nowej sali lekcyjnej zgłębiają tajniki biologii, są bardzo zadowoleni ze zmian, jakie zaszły w pracowni. Z chęcią wykorzystują oni wszystkie dostępne w klasie pomoce dydaktyczne i dzielą się zdobytą dzięki nim wiedzą. Już mi lekcje tam mieliśmy. Jakie wrażenia? Jest bardzo duża i ma fajne wyposażenie. Łatwiej w takiej klasopracowni się uczyć? No tak. Więcej jest urządzeń i łatwiej wszystko tam. Można patrzeć mikroskopem. Ostatnio nie mieliśmy wtedy, a teraz jest lepiej. No. Co jest najfajniejszego w tej klasopracowni? Wygląd tej sali i wszystkie nowoczesne mikroskopy i telewizory. Ze względu na ogromne zainteresowanie konkursami Zielona Pracownia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z pewnością będzie organizował kolejne ich edycje, tak by każda chętna placówka oświatowa mogła zmienić swą salę do nauki biologii czy chemii w ekopracownię na miarę XXI wieku. Wiele szkół już w Rudzie Śląskiej skorzystało z tego programu Zielonych Pracowni. I myślę, że to tylko pokazuje, że my w Rudzie Śląskiej chcemy to miasto zmieniać pod kątem ekologii. Chcemy to miasto zmieniać pod kątem ekologii, stawiając na to, że trzeba zaczynać to od najwcześniejszych lat. Trzeba zacząć tą edukację na poziomie szkół, na poziomie dzieci, przedszkoli. I myślę, że wtedy ten efekt patrzenia ekologicznego będzie za kilka lat lepszy, no bo nam jako dorosłym, choć wiemy, że to trzeba zmieniać, ciężej jest troszeczkę te nasze przyzwyczajenia wieloletnie i to widzimy na przykładzie segregacji śmieci, że nam jest ciężej po prostu to robić, więc to stawianie na dzieci, młodzież, myślę, że to dobry kierunek. Zmieniamy temat i przenosimy się do stolicy województwa, gdzie odbywały się piąte dni energii miasta Katowice. 21 września na placu Sejmu Śląskiego miały miejsce liczne warsztaty, pokazy i konkursy, których wspólnym mianownikiem było czyste powietrze. Organizatorem tego wydarzenia było miasto Katowice, współorganizatorem Tauron Ciepło Spółka ZOO, a swym patronatem honorowym objął Dni Energii Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pomysł organizacji Dni Energii w Katowicach to jest pomysł, który ma już swoją historię. Jak pewno dobrze wiadomo, jest to już piąta edycja. W tym roku wyjątkowo na placu Sejmu Śląskiego. Chcieliśmy zobaczyć, jak będzie to w innym miejscu, ale w przyszłym roku wracamy już na rynek. Myślę, że będzie się działo. Dzisiaj oczywiście 30 partnerów, piąte Dni Energii. Zaczęły się one już w dniu wczorajszym. Przeprowadziliśmy warsztaty dla szkół naszych, które prowadzą kierunki związane z ochroną środowiska, z energetyką. Wyszło bardzo fajnie. Dzisiaj także pogoda nam dopisała. Piękne słońce, cieplutko, więc myślę, że każdy, który tutaj zawitał, będzie się dobrze bawił i znajdzie coś dla siebie. Tutaj na różnych stanowiskach możemy się dowiedzieć, jak dbać o środowisko, jak korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dlaczego powinniśmy korzystać z tego typu źródeł energii, dbać o środowisko i o czyste powietrze?
Trend mówiący o zmianach w naszej energetyce jest już znany od kilku lat. W ostatnim czasie bardzo przyspieszył. My już właśnie od 5 lat staramy się edukować naszych mieszkańców, także innych gości, którzy do nas przychodzą, właśnie żeby pokazać, że to się da zrobić, jak to zrobić, skąd dostać na to pieniądze, a przy okazji przygotowaliśmy dla najmłodszych, dla średnio zaawansowanych i także dla starszych mieszkańców naszego miasta wiele atrakcji. Jako że zima za pasem, a noce i poranki charakteryzują się typowo jesiennymi temperaturami, rozpoczął się już sezon grzewczy, który jest dobrym momentem na naukę dbania o czyste powietrze. Uczestnicy Dni Energii mogli więc dowiedzieć się, co charakteryzuje paliwa dobrej jakości, a także poznać zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych, które przekazywali kominiarze. My prezentujemy tradycyjny sprzęt do czyszczenia przewodów kominowych, czyli zestawy linowe, odpowiednie szczotki różnego rodzaju, miękkie, twarde szczotki. To, czym kominiarz dysponuje na co dzień i tym, czym czyści przewody kominowe. A więc zatem jak wygląda praca kominiarza tak pokrótce? Kominiarz codziennie dostaje odpowiedni zestaw prac do wykonania, czyli od konkretnej adresy, pod które musi się zgłosić. Przyjeżdża na miejsce, wykonuje kontrolę w mieszkaniu bądź całego budynku, później wychodzi na dach, czyści przewody kominowe i takie oczyszczone przewody kominowe nadają się do użytku, są bezpieczne i zmniejszają też zanieczyszczenie powietrza. Dlaczego warto dbać o czystość przewodów kominowych i co w przypadku niedbania o nią może nam zagrażać? Najprościej jest powiedzieć, co może nas spotkać, jeżeli nie dbamy, czyli taki pożar przewodu kominowego, który później zagraża i całemu budynkowi, bo doprowadza do pożaru całego budynku. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnym są warunki atmosferyczne, które także wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie takiego przewodu. Jeżeli on jest zanieczyszczony, dokłada się jeszcze zanieczyszczeń z tego przewodu, które się wydobywają, no i potęguje nam to zanieczyszczenie środowiska. Natomiast jeżeli przewód kominowy jest wyczyszczony, jest dużo wydajniejsze funkcjonowanie przewodów kominowych, kratek wentylacyjnych, piecy, urządzeń grzewczych, które są do nich podłączone. Przewód kominowy działa też na zasadzie pewnego rodzaju filtra, czyli przez tą całą drogę, którą dym pokonuje od pieca do samej góry przewodu kominowego, wydostaje się czyściejsze powietrze, czy czyściejszy dym, który nie jest już tak dla nas szkodliwy. Swoje stoisko na Dniach Energii zaprezentowali również katowiccy strażnicy miejscy, którzy nie tylko czuwają nad przestrzeganiem przez mieszkańców przepisów prawa antysmogowego, ale przede wszystkim edukują społeczeństwo w zakresie działań proekologicznych. Przeprowadzamy głównie edukację. Chcielibyśmy wyedukować szczególnie tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta, co wolno spalać w piecu, a czego nie wolno i przede wszystkim dlaczego nie wolno spalać odpadów w przydomowych piecach. A więc jakie rodzaje węgla można spalać w piecach zgodnie z ustawą antysmogową? Przede wszystkim to musi być węgiel dobrej jakości, więc nie wolno spalać materiałów takich jak protokoncentraty, muły oraz miały. No i pamiętamy o tym, że palimy drewnem, ale to drewno musi być suche. Kolejną ważną rzeczą jest także segregacja odpadów. Dlaczego powinniśmy zwracać na to uwagę? Oczywiście segregacja odpadów jest bardzo ważna, ponieważ powoduje to, że redukujemy ilość śmieci. My uczymy dzieci w szkołach i przedszkolach, że segregowanie śmieci powoduje to, że możemy te śmieci ponownie wykorzystać. Więc jest to jak najbardziej ekologiczne, my do tego zachęcamy. No i myślę, że większość mieszkańców naszego miasta już potrafi to robić prawidłowo. A jeśli ktoś nie potrafi, zapraszamy na nasze stoisko, dzisiaj opowiemy o tym, jak segregować i dlaczego warto to robić. Uczestnicy Dni Energii mogli poznać szczegóły rządowego programu Czyste Powietrze, dowiedzieć się, jak ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, a także poznać działania Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie ochrony atmosfery. Główny Instytut Górnictwa realizuje bardzo wiele projektów, natomiast my tu jesteśmy z projektami, które są związane z ochroną powietrza i tymi, które są szczególnie skierowane do mieszkańców. I mamy dwa takie projekty, prezentujemy tutaj, Awair i Molok. Jeden wiąże się z tym, że staramy się podnieść świadomość mieszkańców na temat jakości powietrza, na temat tego, w jaki sposób można je chronić, w jaki sposób mogą się dostosować do tych epizodów takich niebezpiecznych. Szczególnie dotyczy to
Szczególnie dotyczy to osób starszych, dzieci, osób narażonych w pewien sposób, na przykład z chorobami układu krążenia. Natomiast w ramach projektu MOL Avair mamy również cały system narzędzi, które będą niebawem dostępne tam dla mieszkańców Katowic, funkcjonalnego obszaru miejskiego w rejonu Katowic, ponieważ dzięki temu projektowi miasto Katowice ma najgęstszą sieć czujników, które informują nas o jakości powietrza, ponieważ uruchomiło taki system monitorowania jakości powietrza, który składa się ze 184 czujników, 154 ekranów i one niedługo, te wszystkie dane w wersji online będą dostępne za pośrednictwem aplikacji dla każdego człowieka. I drugim projektem to jest projekt MOLOK, który jest również związany z wdrażaniem planu gospodarki niskoemisyjnej. Może dla mieszkańców ta nazwa mniej mówi, natomiast ona jest o tyle ważna, że ten projekt jest nastawiony na to, żeby zmodernizować system gospodarki niskoemisyjnej w Katowicach i w tym obszarze katowickim. Widzę tutaj także drona. Do czego taki dron może służyć? Dron służy do pomiarów jakości powietrza, bo to jest kolejny element tych naszych wszystkich działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ponieważ dron i samochód elektryczny, który tutaj widać, to jest część ekopatrolu i my tym ekopatrolem od 2 lat mierzymy jakość powietrza, czyli stężenie pyłów zawieszonych między innymi, ale również obecność formaldehydu i różnych innych środków, które mogą świadczyć o tym, że ktoś w piecu spala na przykład odpady albo nieodpowiednie paliwo. To, co w tym dronie jest, dron może sam jako dron nie jest niczym specjalnym, natomiast pod spodem jest taki specjalny czujnik, autorski czujnik opracowany przez naszych ekspertów, żadne kupne urządzenie z Chin, więc my tym czujnikiem po prostu możemy nadlecieć nad komin i zweryfikować, co się tam z niego wydobywa. Czystość powietrza jest zależna również od drzew, dlatego jedno ze stoisk przygotowali leśnicy, których zadaniem jest dbanie o zielone płuca naszej planety. Na stoisku Lasów Państwowych można dowiedzieć się, jak wygląda gospodarka leśna, jej wpływ na ograniczenie ocieplenia klimatu, polepszenie powietrza, którym oddychamy, no i jak my jako społeczeństwo, korzystając z surowca drzewnego, możemy wpisać się w polepszenie tego powietrza i ograniczenie szybkości zmian klimatu. A więc na czym polega właściwe korzystanie z surowca drzewnego? No przede wszystkim skorzystania z niego. Drewno jest surowcem naturalnym i co najważniejsze jest surowcem odnawialnym. Wiemy, że ocieplenie klimatu w dużej mierze powodowane jest przez jeden z gazów cieplarnianych, czyli dwutlenek węgla. Drewno to nic innego jak magazyn tego dwutlenku węgla. Dlatego jeśli my jako społeczeństwo korzystamy z drewna, stajemy się takim magazynierem tego dwutlenku węgla, które jest ograniczane w tym momencie z atmosfery, z powietrza. Na Dniach Energii nie mogło zabraknąć również przedstawicieli katowickich placówek oświatowych, które kształcą młodzież na kierunkach związanych z energetyką. W atrakcyjnej formie uczniowie wspólnie z nauczycielami przedstawiali wszystko to, co każdy z nas powinien wiedzieć o odnawialnych źródłach energii. Na naszym stanowisku reprezentujemy energetykę odnawialną, głównie słoneczną. Wykorzystujemy m.in. kolektory słoneczne, próżniowe, płaskie, no, wykorzystujące energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wspomagania ogrzewania centralnego. Dlaczego nas warto odwiedzić? Ponieważ my promujemy energetykę odnawialną. Która jest ważna dla środowiska? Oczywiście, jak najbardziej, żeby chronić śląskie powietrze m.in. od zanieczyszczenia, żeby odchodzić od konwencjonalnego opału, tak? Tylko wykorzystywać między innymi energię słoneczną, czy tam biomasę, czy energetykę wiatrową, prawda? Na naszym stanowisku energia wiatrowa, idea tutaj pokazania turbinki i jej idei zadziałania firmy, nie wiem czy możemy zareklamować, Vestas, także tutaj rozwiązanie oczywiście Lego pokazuje, jak można tutaj sprytnie przetwarzać energię wiatru na potrzeby elektryczności, co też widać potem na zasilenie
zieleniu domków i to małym dzieciom można w prosty sposób, przystępny wyjaśnić, że są odnawialne źródła energii, tak zwane źródła OZE. Tu też mamy solar u nas do pokazania też jegoż ideę, czyli pozyskanie ciepła, też czyli taka kolejna forma OZE. Następnie no, tradycyjna forma wytworzenia energii elektrycznej, czyli tak jak już Michael Faraday to wprowadził, wyjaśnił, także tu możemy pokazać, jak się zapali dioda akurat, tak? Jak dziecko zakręci, to od razu możemy zobaczyć, że energia mechaniczna zostaje przetworzona na elektryczną, no i efekt, skutek tej energii widać w postaci świecenia tejże żarówki. Uczestników 5 Dni Energii Miasta Katowice zaproszono do udziału także w ekologicznych warsztatach, których celem było m.in. pokazanie możliwości wykorzystania materiałów biodegradowalnych oraz powtórnego zagospodarowania zużytych surowców. Taka właśnie forma ekologicznej edukacji najmłodszego pokolenia spotkała się z niezwykle ciepłym odbiorem, bowiem dzieci i młodzież mogły podczas takich zabawowych warsztatów nauczyć się wielu istotnych kwestii związanych z ochroną środowiska.